Z tego filmu dowiesz się, dlaczego doszło do ekspansji kolonialnej i jakie były jej skutki. Omówimy także różnice w kolonizowaniu Afryki i Azji. Zapraszam. Kolonializm to polityka prowadzona przez najsilniejsze europejskie państwa, które dzięki swojej przewadze militarnej opanowały słabo rozwinięte terytoria zamorskie, a następnie eksploatowały je gospodarczo, co wzbogacało metropolię. Początkowo dotyczyło to głównie Ameryki, ale w XIX wieku zaczęto też kolonizować Afrykę i Azję. Dlaczego tak się stało? Przede wszystkim chodziło o zdobycie nowych ziem, surowców naturalnych i nowych rynków zbytu. To z kolei przyczyniło się do zwiększenia zysków. Próbowano opanowywać ważne szlaki handlowe i komunikacyjne i pozyskiwać tanią siłę roboczą. Poza tym Europejczycy byli przekonani o swojej wyższości cywilizacyjnej i podboje nowych ziem traktowali jako swoistą misję. Zacznijmy od Afryki. Początkowo, czyli do połowy wieku XIX, Europejczycy zajmowali wyłącznie tereny na wybrzeżach Afryki. W głębi kontynentu panowała malaria, na którą wtedy jeszcze nie znano leku. Na wybrzeżach tworzono faktorie, czyli niewielkie osady handlowe, a później także i porty. Afryka była traktowana jako źródło niewolników, których łapano i wywożono głównie do Ameryki Północnej i Południowej. Po wprowadzeniu zakazu handlu ludźmi i likwidacji niewolnictwa Europejczycy zaczęli zajmować ziemię w głębi kontynentu, co stało się możliwe dzięki opracowaniu leku na malarię, czyli Chininy. Dzięki swojej przewadze technicznej i militarnej Europejczycy podporządkowywali sobie lokalne plemiona. Lata 80. XX wieku to czas, gdy Afryka została podzielona między największe europejskie mocarstwa, głównie przez Wielką Brytanię i Francję, ale też Belgię, Włochy i Niemcy. Tylko trzy państwa afrykańskie pozostały niepodległe. Była to Liberia, Maroko i Abysynia, czyli dzisiejsza Etiopia. W procesie kolonizacji szczególnie aktywne były kompanie handlowe, czyli organizacje skupiające kupców zajmujące się handlem międzynarodowym. Poszukiwały one nowych surowców, a niekiedy także podbijały nowe tereny, co było możliwe, gdyż często dysponowały swoim wojskiem i flotą. A jak wyglądała kolonizacja Azji? Tam społeczeństwo od wieków były zorganizowane w państwa, dzięki czemu stawiały skuteczny opór kolonizacji i europejskie mocarstwa nie dały rady podzielić między siebie Azji, tak jak podzieliły Afrykę. Chiny. Mimo, że formalnie kolonią nigdy nie były, to podzielono je na strefy wpływów, by czerpać korzyści ekonomiczne, jednocześnie starano się osłabiać chińskie władze, a powstania ludności tłumiono. Indie. Już od XVII wieku stopniowo były opanowywane przez kompanię wschodnioindyjską, która prowadziła ekspansję w imieniu Brytyjczyków. W 1858 roku została ona rozwiązana, a te tereny przyjął brytyjski rząd. Indie przynosiły Wielkiej Brytanii ogromne zyski. W kolonizacji brały też udział m.in. Francja i Holandia, a pod koniec XIX wieku także Stany Zjednoczone, Niemcy i Włochy. Pamiętajmy, że Rosja także miała to dużo do powiedzenia, gdyż należała do niej Azja Centralna, Kaukaz i Syberia. Szczególnym krajem była Japonia, gdyż oparła się kolonizacji. Do XIX wieku izolowała się od świata. Przełomem było wysłanie tam w 1854 roku przez Stany Zjednoczone swojej delegacji, a także floty wojennej. W ten sposób wymuszono na Japonii rozpoczęcie wymiany handlowej. Niedługo potem Japonia zmodernizowała zarówno gospodarkę, jak i armię, a następnie sama zaczęła podboje. Początkowo kolonie były wykorzystywane jako źródła surowców i cennych kruszców. Czasem, jak w przypadku Australii, zsyłano tam przestępców. Od XIX wieku do kolonii zaczęto wysyłać przedsiębiorców i inżynierów, co miało zwiększyć zyski metropolii, mieli oni tworzyć nowe inwestycje, budować drogi. A jakie skutki niósł ze sobą kolonializm? Do tych pozytywnych możemy zaliczyć budowę w koloniach nowych portów, kopalń czy linii kolejowych. Utworzono europejski system szkolny i administracyjny, co przyczyniło się do kontaktu z europejskim językiem i kulturą. Mieszkańcy kolonii zyskali dostęp do osiągnięć cywilizacji europejskiej, np. w dziedzinie ochrony zdrowia, a ludność zyskała możliwość wyjazdu do Europy, np. w celu kształcenia. Oczywiście były też negatywne skutki kolonializmu. Mocarstwa prowadziły rabunkową eksploatację zasobów naturalnych na podbitych ziemiach. Czasem dochodziło do eksterminacji, czyli masowej zagłady całych grup ludności, które sprzeciwiały się kolonizacji. Duże inwestycje niszczyły środowisko naturalne, zaczęły także zanikać lokalne kultury i wierzenia. Największym kolonialnym mocarstwem świata w XIX wieku była Wielka Brytania. Na początku XX wieku imperium brytyjskie zajmowało jedną czwartą powierzchni Ziemi. Swoje posiadłości miało w obu Amerykach, w Afryce, Azji i Australii. Indie były perłą korony brytyjskiej, gdyż przynosiły olbrzymie zyski. Kanadę zamieszkiwała głównie biała ludność przywładu z Europy. Australia do XVIII wieku była brytyjską kolonią karną, dopiero w XIX wieku stała się celem osadników. Egipt także był bardzo cenny, bo tędy przebiegał kanał sueski, który skracał drogę z Europy do Indii o tysiące kilometrów. Kraj przylądkowy. Dawniej te tereny zajmowali holenderscy osadnicy, burowie. Później był to region brytyjskiej ekspansji. Był to obszar niezwykle cenny, gdyż były tu zlokalizowane kopalnie złota i diamentów. Symbolem potęgi kolonialnej Wielkiej Brytanii w XIX wieku stała się królowa Wiktoria. Polityka kolonialna prowadziła też do buntów lokalnej ludności. Przykładowo w Indiach wybuchło powstanie Sipajów. Byli to miejscowi żołnierze, którzy służyli w armii brytyjskiej. Z kolei w Sudanie powstał ruch islamski z Mahdim na czele. Był on skierowany przeciw władzy Egipcjan wspieranych przez Brytyjczyków. Także Chińczycy kilkukrotnie starali się odzyskać niezależność. W połowie XIX wieku władze chińskie zarekwirowały ładunek opium, silnego narkotyku dostarczanego przez Brytyjczyków. Doszło wtedy do tzw. wojen opiumowych, które Chiny przegrały. Mocarstwa podzieliły wtedy je na strefy wpływów. Było jeszcze powstanie bokserów, wywołało je tajne stowarzyszenie, które za swój symbol obrało zaciśniętą pieść to powstanie także zostało stłumione. Na koniec jako ciekawostkę chcę opowiedzieć Ci o konflikcie, jaki miał miejsce w XIX wieku w południowej Afryce, gdy odkryto tam złoża złota i diamentów. Te tereny zamieszkiwali Burowie, potomkowie holenderskich osadników. Gdy Wielka Brytania chciała zająć ten obszar, doszło do dwóch krwawych wojen, zwanych wojnami burskimi. Walki były trudne, gdyż Burowie byli dobrze wyszkoleni i dysponowali nowoczesnym uzbrojeniem dostarczonym im przez Niemców. Brytyjczycy zakładali tam obozy koncentracyjne, w których więzili nawet kobiety i dzieci, przez co chcieli odciąć burów od pomocy lokalnej ludności. Ostatecznie Wielka Brytania zwyciężyła, a te tereny wcielono do imperium brytyjskiego. Zapamiętaj najważniejsze. Kolonializm to polityka państw europejskich polegająca na podporządkowywaniu sobie słabo rozwiniętych terytoriów na innych kontynentach. Ekspansja kolonialna była prowadzona m.in. przez Brytyjczyków, Francuzów, Belgów, Włochów i Niemców. Dzięki przewadze technicznej i militarnej w XIX wieku kraje te podporządkowały sobie niemal całą Afrykę, a także część Azji, Ameryki i Australii. Największe imperium kolonialne stworzyli Brytyjczycy. W XIX wieku posiadali terytoria na wszystkich kontynentach, a ich kolonie obejmowały niemal jedną czwartą powierzchni Ziemi. Pozytywne skutki kolonializmu polegały na rozprzestrzenianiu kultury europejskiej w koloniach oraz rozwoju tamtejszych miast i społeczeństw. Negatywne skutki kolonializmu to przede wszystkim polityka rabunkowa kolonizatorów, eksterminacja ludności tubylczej i zniszczenia środowiska naturalnego.